Dzień dobry, kochani, tam was serdecznie. Nie wiem, czy to część dalsza, czy to nowy vlog. Witam was kolejnego dnia. Dzisiaj taki dzień bardzo pracowity, bo się tak patrzę na zegarek, że dochodzi godzina 14. 5, 7, nie wiem, czas jadłam 6 godzin z hakiem, bo po 5 wstałam, jakoś 5:30, zrobiłam sobie kawę, w międzyczasie śniadanie, w międzyczasie jakieś pranie, porozwieszałam, ale właśnie sobie za chwilę zrobię drugą kawę, bo już mi tak łamie trochę spanie, ale przez to, że sobie trochę wczoraj właśnie pofolgowałam z pracą, to wiecie, wstanę wcześniej, żebym nie kończyła tak na ostatni gwizdek, jak wszyscy do domu powracają, a ja dalej będę przy komputerze, bo tego nie chcę i taki właśnie system wstawania wcześniej naprawdę mi odpowiada w takie dni jak dzisiaj, bo codziennie to raczej nie. Oglądamy fajny serial na Netflixie, nazywa się Rząd, także jak ktoś potrzebuje czegoś nowego, to polecam, ale dwie rzeczy, które zapowiadałam, to na pewno pójdziemy sobie za chwilę farbować brwi, bo to jest taka moja sotę brew. Samopalacz już też mi trochę schodzi. Próbowałam się też wczoraj wydrapać tą, czy się próbowałam, wydrapałam się tą rękawicą, taką peelingującą, ale chyba jednak nie do końca to jest to, co mi, to czego potrzebuję, bo mam po prostu nogi a la plamy, jeśli chodzi o ten samopalacz, czy się plamy. No widać, że tak zaczyna to nierównomiernie schodzić. I właśnie później, jak sobie to przemyślałam, że to będzie mi po prostu wysychało przez kilka dni i jakoś takie mało higieniczne to chyba jest. Ale mi much jakieś powpadały do domu, ja nie wiem, o co chodzi, nigdy takich much tutaj w Anglii nie widziałam. Aż jak się obija o sufit, to chyba ją słychać. Dobra, ale pójdziemy robić zaraz henne, właśnie, bo mam jeszcze chwilę. I przyszła paczka. To sama sobie kupiłam, sama sobie za to zapłaciłam. I to jest ta maska LED-owa, taka na światło. Czekajcie, jestem leniwa, powinna zrobić dwa kroki. To tutaj ten, co to jest, no od puszki, czekajcie, jak to otwierać, że open boxa zrobimy i patrzę też na mojego siniaka, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to była na badaniu krwi i pani mi tutaj dosyć mocno wbiła. O, chciałam powiedzieć, że jak mnie Andrzej w tym zobaczy, to chyba się przestraszy. Ale ciekawy chcę. To jest ta maska LED-owa. LED Light Therapy Mask. Zaprojektowana w UK. No zaprojektowana, gdzie zrobiona, to już pewnie inna sprawa, ale otwórzmy, zobaczmy, jak to właśnie wygląda. Dajcie znać, czy używacie takich rzeczy. Ale ostatnio nawet właśnie byłam u Karoliny, mojej kosmetyczki, to pytałam się, co ona myśli właśnie na temat używania takiego sprzętu. To mówisz, jak najbardziej, że to jest super sprawa, że też często właśnie w gabinetach różne zabiegi są kończone taką maską, więc tak naprawdę to nie jest nic nowego, nic odkrywczego. No mówię, zobaczmy, jak to tutaj... Hannibal. Takim... Tofi? Dobra, była chwila przerwy, bo Tofi chciał zeżreć naklejkę. Trochę tak, takim plastikiem, trochę silikonem, takim remontem. Nie wiem, czy to można nazwać zapachem. Pach, ale powiedzmy, że pachnie. I mamy tutaj tą naszą żelkę. Wygląd... To na pewno trzeba jakoś zregulować. Bo jest trochę taka za luźna, ale tam jest, jakby podobała mi się ta, bo to nie trzeba nigdzie siedzieć przypiętym, tylko można sobie załadować i gdzieś własali do kieszeni sobie po prostu używać. Powinnam teraz czymś przetrzeć, zanim to do pyska przykładam. O, ale myślę, że to można naprawdę fajnie dopasować. Mega Hannibal Lecter. Także już zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Nie, każdy język świata bez polskiego, wiadomo. I tutaj mamy taki woreczek, fajnie, jeśli chcę to gdzieś przywozić. Okulary, to trzeba wybrać te okularki? Nie wiem, wszystkiego się dowiemy. To jest właśnie ten powerbank, który się ładuje. I tutaj właśnie się tą maskę wpina i właśnie możecie, nie wiem, robić cokolwiek i chodzić sobie z tą maską. Także to jest fajne, że nie trzeba siedzieć, bo ja
Ja jestem raczej osobą, która zawsze robi kilka rzeczy naraz i siedzieć tylko po to, żeby tego używać, to byłoby dla mnie trochę męczące. Tutaj mamy te pas, tutaj mamy, czekajcie, to jest to. Tak, tutaj jest, ale tylko co, jeden, tu jest jeszcze jeden kabel. Fajnie zapakowany, ładnie to wygląda, ja sobie chyba to zostawię w razie czego, też wydrukuję rachunek, żebym też miała to wszystko w jednym miejscu. To też tu wsadzę, to też tu wsadzę, ten, to jest do ładowania. Ale zastanawiam się teraz tylko jedna rzecz, czy tu właśnie tu tylko jeden ten pasek ma być taki trzymający? Czy dwa? Jest tak piękna pogoda. I właśnie zrobię co zrobię, jeszcze sobie chwilkę na ogródku usiądę, bo myślałam, tak naprawdę chyba czwarty film, czy trzeci, nie wiem, który już z rzędu, który mam, będę miała do edytowania, a ten taki długi vlog, co 40 minut, obiecałam już kilka dni temu, że się pojawi, to cały czas jakby mam problem z załadowaniem. Ja mam też za małą pamięć mam na tym. Czekajcie. Nie, no bez sensu. Mam za małą pamięć na komputerze, bo ja mam tego MacBook Air. To jest ten bez pamięci praktycznie, więc jak potrzebujecie komputer do pracy, to polecam coś bardziej rozbudowanego. Bo to ma być tak chyba zapięte. Czekajcie. To tak. Aha, dobra. Chyba już wiemy. Mówię, to jest... Czekajcie, gdzie mi widać? Tutaj mamy do wsadzenia. Okej, okay. Tak. O, dobra. I może być bardziej ciasno lub mniej ciasno. Myślę, że jakoś to sobie trzeba tak też ułożyć, żeby wyżej. O właśnie. Na dobrej wysokości, jak będzie trzymane, to... To tutaj ten dół też będzie fajnie przylegało, także... Dobra, faktycznie. Wszystko jest, wszystko się zgadza. I jak zacznę tego używać, to Wam oczywiście dam znać, co myślę, ale to myślę, że 2-3 miesiące przynajmniej. A póki co... Czekajcie, da się to jakoś już włączyć? Czy to w jakimś stopniu jest choćby odrobinę naładowane? A nie, jest. Jest. Muszę Oj, trochę tak widać tej czerwieni. Muszę to rozkminić. O, dobra. Oho, dziwię się, że psy nie szczekają, że nie myślą, że to listonosz. Także to jest super, bo właśnie można sobie, mówię, wsadzić to, nie wiem, biustonosz do kieszeni. Gdzie jest ta kieszeń? Pcham w koszulkę. Także myślę, że będzie to fajna sprawa. No i jakby jednorazowy wydatek, a użytkować tego, a można to używać przez bardzo długi czas, to się nie zużyje, można ładować. Myślę, że w domu też może to kilka osób używać, raczej to po prostu przetrzeć. I też wiem właśnie, że jak jest cera trądzikowa, to też jest to bardzo wskazane. Także, no mówię, zobaczymy. Także ogarnę to, co tutaj zrobiłam i parzę kawę i chodźmy przetestować tą hennę. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, kupiłam sklepowe piwonie. Tutaj jeszcze jedna się nawet nie otworzyła. W piątek rano. Dzisiaj jest wtorek. Czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, 4 dni. Myślę, że tutaj jeszcze chwilę się nimi nacieszę. Marks & Spencer. Jak tam kupuję kwiaty, zwłaszcza jak jest taki jakby jeden gatunek, że nie takie... Inaczej, w większości sklepów jak kupuję to z takim mieszanym gatunkiem, to widzę, że jakby ten bukiet jest taki, że muszę tutaj wyjąć, bo coś już jakby jest takie, wiecie, do przebrania, ale ogólnie właśnie kupowałam, powiedzmy, nie wiem, czy róże, czy tulipany, czy lilie do pracy. Tym już lilie nie kupuję, bo po liliach mi tak głowa boli, że nie dam rady po prostu już tego znieść, a kiedyś bardzo lubiłam ten zapach. Ale właśnie kupuję tam kwiatki, to one są droższe niż w Tesco, ale one stoją drugie tyle. Także
nie wiem, czy też macie fazę na piwonie, no tutaj nie mogę się czekać, aż te się otworzą, bo to tym bardziej, aby pomimo, że miałam w domu kilka bukietów z tych takich, co mam tutaj gdzieś właśnie na ogrodzie, z tych swoich, chociaż jeden krzak mi nie wypuścił w ogóle kwiatków, pączków, nie wiem, o co chodzi. Na to właśnie na niego patrzę, że rośnie, rośnie, ale takaś oszukana ta piwonia. Hortensje za niego też będą, a dla mnie hortensje to wakacje, dla mnie hortensje to Kornwalia i od razu jak widzę hortensje, to jestem wspomnieniami w tamtej części, ale przez to, że właśnie piwonie są takie sezonowe, a moich już nie mam, to stwierdziłam, że póki są, to będę właśnie kupować. I te sklepowe tak samo pięknie pachną jak te z ogrodu ode mnie. I też jest taki zapach, też ta w tym, jak się nazywa? W Jo Malone. Piwonia i coś jeszcze. I pamiętam, że to był zapach, który ja w ogóle nie czułam, ale bez kitu, za każdym razem jak użyłam, to ktoś mnie pytał, czym pachnę, albo używałam rano, bo ja przeważnie rano lecę z gaśnicą czy przed wyjściem z domu, a nawet wieczorem nieraz ktoś mnie gdzieś pytał w sklepie czy w pracy właśnie klientki, czym pachniesz, bo tak się ten zapach na mnie dobrze trzymał, aż mam ochotę do niego wrócić. Teraz już mam tutaj nasłonecznione ten pokój, wymieszałam produkty z tego zestawu. O, to jest ten, vlog wcześniej pokazywałam. Tylko trzeba bardzo uważać z tym kroplomierzem, bo niby kroplomierz, a tutaj po prostu leci ten płyn jak szalony. Więc 5 kropli, 2 cm i tutaj, no widać jak wyglądają moje brwi przed. I tutaj ja bym chciała uzyskać taki efekt jak po 3 minutach. No zobaczymy jak to się będzie trzymało. Producent zaleca aplikację tym, tą szczoteczką, ale ja sobie użyję swojego ulubionego pędzelka, to jest Hakuro K500. Dobrze, lecimy pierw jedną brew, a później drugą, żeby była różnica, żebyśmy zobaczyli, czy coś chwyciło i czy coś na skórę chwyciło. Trzymałam, myślę, jakieś 3 minuty z hakiem, więcej, 3,5. Nałożyłam też na skórę, no i też właśnie robię stronę po stronie. Czy to jest jakakolwiek różnica? Tak delikatna, że dla mnie wręcz niezauważalna. Przyznam szczerze, na skórze nic nie chwyciło. Trochę tylko tą brew. Ale żeby nie marnować tego, co tutaj mam, to ja sobie to po prostu nałożę i potrzymam z 10 minut. Także takie bardziej, jeśli ktoś chce taki efekt super lekkiego, tylko przyciemnienia, to myślę, że można przetestować, ale skóry to, no jak widać, po tych kilku minutach nie farbuje. Czy mnie w ogóle widać? Tak siedzę. Także sobie to nałożę taką większą warstwę. Nie byłam sceptycznie nastawiona, bo naprawdę już mówię, jak coś robię, to po to, żeby jakiś tam efekt jednak był uzyskany, ale są czasem właśnie takie farbki, na przykład do brwi, że ja mam klientki, które na przykład tą, jak się ta farbka nazywa? Elan. Ja zazwyczaj sobie tą farbką robię. I to jest farbka, którą ja nieraz po prostu nakładam i za chwilę zmywam, bo ona bardzo szybko chwyta. Więc byłam w stanie nawet gdzieś uwierzyć, że widać mnie, że coś trzymane tak krótko da efekt. Także mówię, nakładam tutaj po prostu wszystko, co producent sugerował, żebym sobie przyszykowała, czyli 2 cm. Mówię, tak dosyć jakby pod włos też wchodzę, oblepiam go z każdej strony i za chwilę sobie zmyję ze skóry, z tym, że się nie boję farbowania skóry, bo tutaj to i tak się nie zadzieje. Więc patrzcie, cały czas dokładam. Ile tego było? 2 cm tej pasty i 5 kropli. Także szkoda, bo mówię, aż tak delikatnego efektu to nie chciałam. Czy delikatny? Dla mnie ten efekt był praktycznie w ogóle niezauważalny. Jeśli macie jakieś takie henny tutaj w budzie, które uważacie, że faktycznie farbują
i chcecie, żebym gdzieś się tutaj też pokazała, no to chętnie. Bo ja mam bardzo takie brwi wymagające. Dlatego też na przykład ja sobie nie robię, po prostu ciapię to teraz tutaj, jak widzicie, ciapię, rozmazuję. Dlatego na przykład ja nie lubię henny pudrowej, bo na przykład to mi się bardzo krótko trzyma, a też henny pudrowej nie łączy się z laminacją brwi. Ja sobie laminację robiłam kiedy? Przed wylotem do Islandii chyba jakoś. Czy ja dobrze pamiętam? Słuchajcie, już bardziej ściągam niż nakładam. I te brwi cały czas mi się fajnie układają jeszcze tak. Jak po zrobieniu. Ja po prostu mam czysty pędzelek, sobie ściągam ze skóry. Więc jakby laminacji jeszcze nie mam potrzeby robić. Ale chciałam je po prostu trochę przyciemnić. Także niech one trochę posiedzą, no nie wiem, z 15 minut. Myślę, że dłuższy czas jakby tutaj tak nie zmieni mi efektu, czy ma 15 minut, czy 30, bo produkt po prostu jakby przyciemnia się do pewnego, przyciemnia włos tylko do pewnego momentu. Minęło chyba jakieś 12 minut. Troszkę produkt przyciemniał. Zmywamy. O! I patrzcie, teraz tutaj nazwałabym to przyciemnieniem i lekkim, to zmywam po prostu wilgotnym bacikiem, i lekkim odbiciem na skórze. Bardzo lekkim, podejrzewam takim, że dwa razy umycie twarzy i to zejdzie bliżej. Ale nie, dobra. Tutaj faktycznie, to już myślę, że trzeba sobie indywidualnie sprawdzić. Także skóry tutaj praktycznie w ogóle mnie nie przyfarbowało, a jednak ta brew jest trochę ciemniejsza. Więc ja sobie tylko teraz dorysuję brew w tych... O, mówię tutaj po laminacji, że te włosy mi się podnoszą i układają. Najgorszy moment do nagrywania, bo już jest późno i światło wchodzi do pokoju. Ale ja sobie tylko te brwi podrysuję do takiego jakby stopnia, jak potrzebuję, bo później wychodzę. I chcę mieć tylko brew dziś ogarniętą. Także fajnie, że jest trochę przyciemniona, bo automatycznie będę miała ten makijaż tutaj krótszy. No i też będziemy właśnie to obserwować na bieżąco. O, złe jest to światło, ale co ja sobie dałam pod spód? Kredkę z Anastazji, to jest ta Base 1. Naciągam brew, robię sobie właśnie taką podstawę, którą później pędzelkiem właśnie, to jest ten Hakuro K500, też znowu naciągam. Ściągam w dół i dzięki temu robi mi się, o, taka przeźroczysta właśnie linia. Ja lubię takie brwi, więc zawsze jedna rzecz, wszystko jest kwestią gustu. Ktoś powie, że nie wiem, mogą być takie, czy nie wiem, cieńsze, grubsze, mniej wyczesane, cokolwiek. Mi się takie podobają, więc jakby, żeby uzyskać ten efekt, który mi się podoba, to wystarczy mi dosłownie właśnie nałożyć ten produkt, wyczesać sobie teraz tak brew, o, do góry. Tutaj nie mam żadnego żelu ani nic. I właśnie w tym miejscu, gdzie miałam te dziurki, szparki, te przerwy, to ten pisak z Glossier w odcieniu brown. To jest ta moja lepsza brew. Jeszcze byłaby trochę wyżej, to miałabym jeszcze bardziej symetryczną twarz. No ale myślę, że całkiem spoko to wygląda. I następnym razem można bym krócej trzymała tą farbkę, tą hennę. Bo chciałabym docelowo troszkę jaśniejsze te brwi, ale pewnie dzień lub dwa i ten kolor się złagodzi. Jeszcze mam gdzieś pełny make-up, rzęsa wyczesana, to jeszcze inaczej to wygląda, ale muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona, że jednak mi się to brwi, ale się światło zmienia, że ta brew się przyciemniła. No mówię, ja tylko tu z przodu mam, muszę widzieć, jak te brwi wyglądają. To jest z przodu, bo w ogóle włosów nie mam, tutaj spod spodu muszę sobie trochę wyrysować. Ale myślę, że ogólnie jest spoko, bo to teraz tylko kwestia tego, jak to się trzyma. Idziemy na ogródek napić się kaweczki i zaczynam edytować.